Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Formy gramatyczne, prawdziwe, takie jak należy, a życie, życie codzienne. Z tym, że pokażę Wam to na odmianie amerykańskiej. Dzisiaj sobie powtórzymy modal do wyciągania wniosków, że coś powinieneś był zrobić. I zasady gramatycznie tutaj jednoznacznie mówią, że ma być modal, czyli should plus have plus trzecia forma lub ed. Czyli przykładowo ktoś mówi, a powinieneś był to wszystko zwrócić do sklepu. Czyli you should have, no i zwrócić, uwaga, tu robiliśmy o tym lekcję, nie give back. Link do tamtej lekcji podlinkuję Wam z tyłu. Return. Trzecia forma lub ed. Return jest regularny, czyli returned. You should have, bo nie czytam tego pełnego have, tylko have. You should have. You should have returned it all. To wszystko to the shop czy to the store po amerykańsku. I tak jak powiedziałem, to są zasady gramatyczne. Modal plus have plus trzecia forma. Ale życie pokazuje coś innego. Amerykanie bardzo często nie stosują trzeciej formy. Uwaga, Wam tego nie wolno absolutnie robić na żadnym egzaminie. Znaczy w ogóle tak nie mówcie, bo to jest niepoprawne. Natomiast naprawdę spory procent Amerykanów nie używa trzeciej formy, tylko drugiej. No i teraz Wam to pokażę na przykładzie pewnego komentarza w YouTubie. Ja to, słuchajcie, filmik, na który natrafiłem na tym kanale. Pan zrobił zakupy w Walmarcie i, słuchajcie, ktoś go oskarżył, że on ukradł calutki koszyk. Została wezwana policja. Pan policjant kazał mu pokazać paragon. Powiedział, że nie pokaże, bo nie ma takiego prawa. Skoro wyszedł ze sklepu, to znaczy, że zapłacił i koniec, kropka. Więc policjant mu wyrwał ten koszyk i tu w tym momencie właśnie odwozi go z powrotem do sklepu. I na sam koniec oczywiście okazało się, że pan paragon ma, więc poczuł się trochę niekomfortowo oskarżony o kradzież. No i tak sobie czytam, słuchajcie, komentarze i właśnie natrafiłem na ten problem, o którym Wam mówię. Tutaj może najpierw komentarz tego pana. Mówi mu, co on powinien był zrobić. What you should have done. No i tutaj jest pięknie gramatycznie wszystko. Should plus have plus trzecia forma. Do, did, done. Trzecia forma. What you should have done, tak? To, co powinieneś był zrobić, was, to. I teraz taken, bo to jest kontynuacja. You should have taken. Powinieneś był wziąć your stuff back. Czyli wziąć wszystkie te rzeczy, które kupiłeś, to the return desk, tak? Czyli jakby na biurko zwrotów, czyli do tego miejsca, gdzie przyjmują zwroty. No i kontynuacja. You should have gotten. Trzecia forma od get. Po amerykańsku to gotten. You should have gotten. Powinieneś był dostać. Your money back. Twoje pieniądze z powrotem. And shop elsewhere. I robić zakupy gdzie indziej. From now on. Od tej pory. Natomiast teraz komentarz innej osoby, która też mu mówi, co powinna była zrobić. I zobaczcie. You should have went. Druga forma. Czyli gramatycznie niedopuszczalne. Powinno być you should have gone. Ale oni naprawdę tak często mówią w języku codziennym. You should have, no ja to przeczytam poprawnie, czyli gone. You should have gone right to the return center, tak? Do centrum zwrotów. And returned it all. Zwrócić to wszystko. I czemu tu jest returned po end? Bo to tak wygląda, jakby on już zwrócił, nie? Ale on nic nie zwracał, tylko to znowu jest kontynuacja do tego should have. Should have return. Powinieneś był zwrócić to wszystko. Przy okazji właśnie po tych dwóch komentarzach ładnie widać, jak oni kontynuują daną strukturę, tak? Zwłaszcza po tym wcześniejszym. You should have done. You should have gotten. Aha, no i po drodze jeszcze było taken, tak? You should have done. Should have taken, should have gotten.
I teraz, moi drodzy, wam pokażę, że autentycznie tak mówią, bo ktoś sobie może z was pomyślał, a może akurat tam ten Amerykanin tak napisał, a może to nie był Amerykanin, tylko ktoś inny i po prostu zrobił błąd. Nie, naprawdę tak mówią. Tu macie rozmowę dwóch panów, nie znam tych panów, ale wyglądają na osoby wykształcone. I zobaczcie, co ten pan tu po prawej powiedział. I should have went to the board meeting. A, powinienem był pójść na spotkanie zarządu. Board to deska, ale też zarząd. I should have went zamiast I should have gone. No zobaczcie, coś, co to słuchajcie, naprawdę aż gryzie w oczy. Trzeba przyznać, że to gryzie w oczy. No i na maturze, słuchajcie, ja coś takiego muszę podkreślić. To w ogóle nie ma dyskusji. Błąd, zero punktów. A się okazuje, że oni tak mówią i nawet osoby wykształcone. Posłuchajcie. In my doorway. And I look up and my first reaction was, oh hell, I made the wrong choice. I should have went to the board. Tak, czyli oh hell, pomyślał sobie, I made the wrong choice, czyli podjąłem zły wybór. I should have went to the board meeting. Jeszcze raz. Was, oh hell, I made the wrong choice. I should have went to the board. But he looked at me. No i słuchajcie, pokażę wam to też na innym czasowniku. Oto kolejny Amerykanin. Mówisz, że czasami lubimy rozpamiętywać, rozwodzić się o różnych sytuacjach, z których powinniśmy byli skorzystać. Opportunities we should have, no i powinno być taken. We should have taken. Możliwości, okazji, z których powinniśmy byli skorzystać. Ale nie ma taken. Jest druga forma took. We should have took. Posłuchajcie. More than that, we as people tend to dwell a lot on things we should have said. No i co mamy tu ciekawego? We as people, my jako ludzie, tend to. No my musimy to powiedzieć rzeczownikiem. Mamy tendencję do czego? Dwell on, to jest właśnie rozpamiętywać. Rozwodzić się nad czymś. Dwell a lot on, czyli w dużej mierze rozwodzić się na czym? Na rzeczach, things we should have said. Czyli rozpamiętujemy rzeczy, które powinniśmy byli powiedzieć, ale niestety nie powiedzieliśmy, tak? Dlatego jest we should have said. No, powinniśmy byli powiedzieć. Czyli should plus modal plus trzecia forma lub ed, said. Moments we should have acted on. No i dalej rozwodzimy się nad chwilami. We should have acted on, tak? Że w których powinniśmy powziąć jakieś działanie, czy też właśnie te możliwości. And opportunities we should have took. A, uciekło. We should have said, moments we should have acted on, and opportunities we should have took. A, znowu uciekło, no ale wydaje mi się, że wyraźnie słyszeliście, że było tam took. Nie ma błędu w napisach. Things we should have said, moments we should have acted on, and opportunities we should have took. And the fact. Okay, dzięki. Trzymajcie się.